nie nadają się do jedzenia. Może potem nas troszeczkę boleć brzuch. No ale chcecie takie rzeczy, to wiecie gdzie, do kogo. Legnica Focis, zapraszam serdecznie. Ja dotykam, mam ręce żary odporne, więc ognia się nie boję. Dorzucę. Kwintesencja, drugi stek. No szkoda, że Państwo tego nie mogą spróbować. Witam w kolejnym odcinku Okiem Wilka. Dzisiejsze danie, które chciałbym Państwu pokazać, jest to antrykot wołowy, grillowany, danie typowo amerykańskie. Mi się wydaje, że to jest dla prawdziwych mężczyzn, chociaż kobiety też lubią sobie dobrze zjeść. Wołowinka, zdrowa wołowinka, nasza, polska, dlatego warto korzystać z produktów polskich. Jesteśmy w Polsce, mieszkamy w Polsce, więc uważam, że powinniśmy dbać o nasze dobra narodowe. Korzystam z grilla. Proszę bardzo, takie piękne dwa steki wołowe wylądowały w tym momencie na grillu. Ja do tych steków, no oczywiście Amerykanie bardzo lubią jeszcze kukurydzę, więc też jestem przygotowany na ten wspaniały aromat naszych, proszę bardzo, i kukurydza, i grillujemy, przykrywając grilla. Chciałbym też dodać, że do same steki wołowe z kukurydzą nie jest jakby to danie całkowite. Tutaj delikatny dodatek do tego zaproponowałbym sałatkę z kalarepy. A mianowicie nasza polska kalarepka. Delikatnie siekamy te końcówki, które są nam niepotrzebne. I kalarepkę będziemy troszeczkę obkrawamy. Nie mam typowego obieraka natomiast przy sobie, ale wydaje mi się, że poradzimy sobie takim też oto nożem. To są łyka, które nie nadają się do jedzenia. Może potem nas troszeczkę boleć brzuch. I lecimy. Plasterki. I żulienki. Rzucamy do takiego pięknego naczynia. Proszę bardzo. Kolejnym produktem, który chciałbym wykorzystać do tej kalarepki, są to pomidorki koktajlowe, ale mam też przefantastyczne młode zioła, które rosną tutaj u nas w ogródkach przydomowych, a mianowicie szałwia, pokrzywa i pokrzywa też do tego będzie pasować idealnie. Wydaje mi się, że troszeczkę użyjemy jeszcze świeżego koperku. I to wszystko siekamy. Miks ziół to są nasze przyprawy. Zamiast soli świeże, aromatyczne, zdrowe. Proszę bardzo, przykrywamy. Jeszcze jeden produkt, o którym bym zapomniał. Mianowicie jest to żurawina, po którą muszę iść. Żurawinkę za chwileczkę dorzucę do sałatki, natomiast musimy sprawdzić, co się dzieje z naszymi stekami. Nasze steki, proszę bardzo, idealne. Kukurydza też nam się praży. Ja dotykam, mam ręce żaroodporne, więc ognia się nie boję. Przymknę, żeby nam temperatura nie uciekała. Natomiast będziemy dokańczać teraz sałatkę. Żurawinka. Zdrowa, las, natura. Ja wydaje mi się, że o tak troszeczkę ją tutaj dorzucę. Pięknie. Chciałbym skorzystać również z wędzarni, w której wędzi się ser typu kozi. Naprawdę rewelacyjny. Dodatek do sałatki idealny. Mamy tutaj ser wędzony. Proszę, jak się pięknie uwędził w wędzarni gazowej. Zamykamy szczelnie. I taki oto serek dodamy
do naszej sałatki. Ja spróbuję, nie mogę wytrzymać po prostu. Kwintesencja, zapach, smak. Nasze kozy, które dają mleko, byłyby zachwycone, gdyby próbowały takiego oto dania. Natomiast kozie mleko jest bardzo zdrowe. Dlaczego? Bo kozka jak skacze, to wyciąga najlepsze z góralnej półki ziółka, trawki, między innymi pokrzywki, to co jest najzdrowsze. Zaglądamy do naszych steków. Steki. Proszę bardzo. Pięknie się przyrumieniła kukurydza. Sprawdzamy, czy jest wysmażone. Wydaje mi się, że steki powinny być gotowe dosłownie za 3 sekundy. Przechodzimy do wykładania naszych przepięknych mięsiw. Mięsiwko wołowe powinno odpocząć jakąś chwilę. O, kukurydza pięknie uprażona. Jedna. I to się chyba coś tu zahaczyło. O. Druga. Dekoracja delikatna. A może dodamy troszeczkę fisalisu, żeby wyglądało to ładnie. Listek sałaty. Gdzieś tutaj miałem chrzan. O, jest i chrzan. Jeden stek. Drugi stek. Odrobina soli. Mięso nie było wcześniej solone. Natomiast troszeczkę soli musimy użyć. Propozycja steka z sałatką z polskich ziół, z polskiego sera koziego. Moi drodzy, jak zwykle produkcja musiała wejść tutaj na plan. O, tutaj kolejna pani już doszła. Też ją widać. Te wszystkie wspaniałe rzeczy, grille, wędzarnie marki Breuking, mamy dzięki uprzejmości firmy Focisk, domowe ognisko, która zaopatruje nas w te piękne rzeczy, ale i buduje też fantastyczne kominki. No ale chcecie takie rzeczy, to wiecie gdzie, do kogo, Legnica Focisk, zapraszamy serdecznie. No i cóż, Tomku? Ja uważam, że sprzęt jest rewelacyjny, ponieważ samo grillowanie na nim robi niesamowitą przyjemność. Nie wdycham tego dymu węglowego, który jest tak niesamowicie trujący, toksyczny, gazowe, no po prostu szybko, rewelacja. I w zasadzie w każdych warunkach możemy go wstawić, dużo nie waży, no może niekoniecznie na balkonie, w bloku, prawda, u sąsiada, chyba że na jednym piętrze mieszkacie, też taka opcja jest. Ale naprawdę smak i wszystko się wydobywa. Przede tak wszystkim samo. Smak pieczonego mięsa. No szkoda, że Państwo tego nie mogą spróbować. No cóż, moi drodzy. Życzę smacznego w każdym bądź razie i polecam zrobienia takiego dania, bo uważam, że jest wyśmienite, zdrowe, sycące i pełne wigoru energii. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Kulki gramy. 3 raz, 2, 3. Każdy szczęściu do pomoże, każdy dzisiaj wygrać może. 1, 2, 3.